Witajcie, traderzy. Zaczniemy sobie dzisiaj od kakao, którym was już męczę od kilku tygodni. I na kakale się dzieje to, co no, mi się udało wcześniej przewidzieć, ale jeszcze jest troszeczkę za wcześnie na sam handel. Otóż tutaj zaczyna nam się powoli rysować dystrybucja bajkowa. Dostaliśmy już tutaj Utat, i na ten moment ja czekam na test. Jeżeli mi to przetestują. Pierwszego shorta będę próbował tutaj odpalić i go w miarę szybko zabezpieczyć. Dlaczego zabezpieczyć? Dlatego, że za plecami mamy bardzo silny trend wzrostowy. Jeżeli my tego tutaj nie zabezpieczymy, to możemy być po prostu stratni. Ja jestem Rafał Gambit Tradera i zapraszam do dalszej części materiału. Odnośnie samego zabezpieczenia, tutaj tej pozycji, ja stosuję samo ratio 1 do 1,3. Dlaczego tak? Ano dlatego, że jak mi wejdzie 20 takich pozycji, gdzie przy takim ratio moja skuteczność jest bardzo wysoka, to ja naprawdę w krótkim czasie jestem w stanie podwoić swoje depo. Tylko trzeba wiedzieć, jak odpowiednio dużą pozycję zajmować, a po takie informacje ja zapraszam do nas na samą grupę. I teraz wracając do analizy kakao. Dlaczego ja tak o to męczę? Z prostego powodu. Ten trend. On się tu zaczyna powolutku łamać. Na tygodniówce buduje nam się świeca podażowa. Owszem, ona się dopiero buduje. Nie ma na razie co ją brać pod uwagę. Ale na interwale dniowym my tutaj możemy zauważyć już pewną konsolidację. Zamknięto między tym poziomem a tym poziomem. I to nam się ładnie tutaj wszystko układa po prostu w Wykofa. Dostaliśmy już tutaj tą Jutę. Ja czekam na test do tego miejsca. I oczywiście będę tutaj próbował robić short. Natomiast jeżeli tutaj to miejsce nie zadziała, w sensie nie zadziała. Nie dojedziemy tutaj po prostu. Nie będzie tego ruchu, tylko zjadną tu w dół. To ja tutaj, po tym finalnym site of Weakness, będę to próbował ciągnąć, ciągnąć do dołu. I jeżeli uda mi się złapać tutaj tą pozycję, no to spójrzcie sami. To już mówimy tutaj o ratio 1 do 10. To spokojnie da się tutaj z tego e, taką pozycję wyciągnąć, ale oczywiście, my nie wiemy, co się tutaj po drodze zadzieje. Tak więc tutaj będzie po prostu kontrola. Natomiast, jeżeli uda nam się złamać, złapać tutaj złamanie tego trendu wzrostowego, to tutaj będzie masa, masa okazji do handlu na short, czyli szukanie pozycji krótkich. I taki handel my będziemy na pewno na grupie prowadzili, jeżeli faktycznie się tutaj uda. Uda to złapać. Dzisiaj będzie mocno technicznie. Teraz przejdziemy sobie do ropy. I na ropie to co widzimy, to tutaj od 13 grudnia nam się buduje nowy trend wzrostowy. My tutaj na grupie zajmowaliśmy pozycję long. I teraz to co nam się tutaj buduje, to jest wewnętrzny pięciofalowy ruch do góry. I my teraz jesteśmy w końcówce tego wewnętrznego pięciofalowego ruchu na fali trzeciej. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć to. Bo dzięki temu, że my jesteśmy na fali trzeciej, tutaj mogliśmy bardzo dobrze zarobić. Teraz to na co ja oczekuję na dużym interwale, na dniowym, to jest powrót do tej strefy poniżej 80 dolarów za. I jedną baryłkę ropy. Dlaczego akurat tutaj? No, dlatego, że będziemy mieli powtórzenie tej tutaj korekty. Jak ta korekta mi się powtórzy, tu będą miejsca, gdzie ja będę szukał pozycji na wzrost. Natomiast na czterogodzinowym interwale, teraz tutaj zaczęła nam się budować fajna struktura dystrybucji. I ja dzisiaj, tutaj na tym wierzchołku, podjąłem decyzję o tym, że będę ciągnął tą ropę teraz do domu. Minimum do tych 80 dolarów z poprzedniej analizy na interwale dziennym. Dlaczego akurat tutaj? To jest taka moja pierwsza próba dopiero handlu na short. Dlatego, że tu znowu łajcowość. Dosyć czytelna struktura dystrybucji. Ale to czego mi brakuje to finalnego jutata. On może się wydarzyć, a może nie. Ja oczywiście tego nigdy nie wiem. Natomiast tutaj po tych knotach ja podjąłem decyzję o tym, że tu będę zajmował pierwszą pozycję na short. Ale ta pozycja jest po prostu mała i czekam, czekam teraz na rozwój wydarzeń. Jeżeli uda się ropie wyjechać tutaj z tej konsolidacji, to po teście jeszcze będę coś tutaj dokładał. Natomiast, jeżeli w tym momencie ropa nie pojedzie według mojej myśli, a zrobi finalnie tego Jutata, to jeszcze tutaj na test samego Jutata będę próbował łapać to do. łapać to do dołu. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na ten moment ja jestem już w sumie nastawiony rozpadkowo, natomiast brakuje mi, brakuje mi tutaj finalnego potwierdzenia wyjścia z tej dystrybucji. I ponownie, jak mi tutaj ropa zjdzie do tych rejonów, tu będzie miejsce, gdzie ja będę szukał kolejnych wzrostów. I następny walor, jaki ja na dzisiaj przygotowałem, jest to klasycznie Bitcoin. I Bitcoin na ten moment jest uwieziony między tym dołkiem, a tym wierzchołkiem. Ja tylko przypomnę, że za plecami trwa trend wzrostowy, i dopóki ten trend trwa, ja nie planuję tutaj robić na Bitcoinie nic innego, tylko szukać potencjalnych longów. To oczywiście, jeżeli chodzi o handel, handel tutaj na samej dźwigni. I teraz to, co można by było zauważyć ciekawego, to jest tutaj ta świeczka. Tutaj widać że są ludzie, którzy chcą widzieć bitcoin na wyżej. Nie pozwalają się temu trendowi tutaj złamać. Zobaczcie, jak, jak, silna jest, jak silna jest analiza trendu. Dopóki trend wzrostowy trwa, rynek chce jechać do góry. I teraz ja oczywiście z tym yy, ruchem. Ja z tym ruchem chcę też również jechać do góry. I teraz, tak, jeżeli chodzi o te pozycje tutaj, jakie zakładaliśmy dwa tygodnie temu, niestety, ale już ich nie ma. Tu była pierwsza realizacja. Tu planowałem robić jeszcze dodatkową realizację. Tu była realizacja. I niestety, ale rynek pojechał w tą stronę. Dzięki tym realizacjom, ja na tych tutaj pozycjach, jestem zarobiony. Ja na tym nic nie straciłem. Dlatego jeżeli nie wiecie jak odpowiednio realizować pozycje, w szczególności na dźwigni, gdzie szukać tych profitów, jak przestawiać stop lossów, jak ustawiać się do break even, zapraszam do nas na grupę. My to robimy na bieżąco i wszystkich informujemy. Kiedy robimy realizację, kiedy robimy coś z pozycją, którą otwieraliśmy. I teraz po tych pozycjach już tutaj nic nie zostało, nie ma ich. No to my szukamy dalej zgodnie z obowiązującym trendem kolejnych pozycji na long. I teraz to co ja widzę tutaj to na ten moment zjazd na głębokie A. Tu już mamy potencjalne B. Szczerze mówiąc ja do niego się nie będę ustawiał. Będę czekał teraz tutaj cierpliwie na taki wyjazd. Korektę. I tutaj. Będziemy szukali dołączenia do dalszych wzrostów. To będzie setup na tak zwaną korektę płaską. Zobaczymy, czy to w ogóle, w ogóle wypali, ale ja chcę zobaczyć po prostu taki, taki ruch. I teraz tak. Ja oczywiście nie mam kuli, która przepowiada przyszłość, i ja nie wiem, czy na przykład z tego miejsca nie pojadą do domu. Natomiast gdyby wybili w końcu ten dołek tu to ja sobie wtedy zajdę na wyższy interwał i poczekam na zjazd tutaj. Czyli okolice poniżej 45 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. Jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to tutaj ja będę obserwował, co nam się tutaj dzieje. Jeżeli na interwale dziennym bądź nawet interwale tygodniowym zobaczę odpowiedni sygnał, to będziemy robili zakup i pchali Bitcoina na nowej, nowej hoście do gór. Tak więc dla mnie takie spadki, gdyby się teraz wydarzyły nawet o 40%. Dla mnie to jest okazja. Będę jechał na tym globalnym trendzie tutaj. Do gór. I tu będziemy szukali po prostu okazji do dalszych zakupów na Bitcoinie. Ja jestem Rafał, Gambit Tradera. Po więcej ja Was zapraszam serdecznie do nas na grupę. Również chciałbym ogłosić, że my jako Gambit staliśmy się patronatem medialnym Kryptosfer i widzimy się 27 kwietnia we Wrocławiu. Tak więc dzięki bardzo, jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie lajka w górze, subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco no i oczywiście zapraszam do nas na grupę. Trzymajcie się i powodzenia na rynkach.